Tak więc, cześć siemanko, witajcie, z tej strony Kamil, witam was w pierwszym odcinku z gry Farming Simulator 2019. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się pracami pożniwnymi, jak i nawożeniem ziemniaczków. Jak starczy czasu, jeszcze bym chciał tutaj małe zakupy porobić, ale to już w dalszej części odcinka. No to co, bez zbędnego gadania. Bierzemy się za 60. 60 jest tutaj. Odpalamy. Ja sobie tutaj dźwięk trochę ściszę. I co? Jedziemy. Jedziemy. Pokultywator. Podczepiamy i jedziemy na pole. Tu ziemniaczki już sobie posadziłem przed odcineczkiem. Stwierdziłem, że nie ma za bardzo co pokazywać, jedno i to samo. Kiszoneczka, kiszonkę sobie ogólnie sobie na początek można powiedzieć, że sam zrobiłem. No takie, żeby sobie rozpocząć, bo miałem jedno pole. Mówię, nie będę orał gotowej do zbioru łąki, tylko po to, żeby sobie przekształcić się w pole, nie? No to mówię, dobra, zbiorę sobie tą trawę z tej łąki i po prostu będę miał sobie na potem dla krówek, czy dla tego, czy na paszę po prostu. Dobra, GPS ustawiamy sobie, jest to szerokość 2,31 metra. No i co? I lecimy. Tyle roboty mamy naprawdę od groma. Od razu mówię z góry, przepraszam za FPS, ale po prostu strasznie dużo belek mam zrobionych. Dlatego, iż już sobie wcześniej wykonałem żniwa, pozwoliłem sobie wykonać żniwa, żeby no po prostu jakoś zaczynać już, żeby sobie rozpocząć tę działalność krów. I tak, pole numer 66, 67, 68, 69, 70, 71 jest do skultywatorowania. Co dalej? Tu miałem sobie jeszcze dokupić łąkę. Miałem sobie dokupić. I tak. Na pewno będzie trzeba wyposażyć się w siewnik, więc już teraz właśnie od tego zacznę, od znalezienia sobie jakiegoś, no takiego, byle jakiego, jak to się mówi, siewnika, żeby po prostu można było go normalnie używać, wykorzystać. No wiadomo, żeby był w miarę malutki, żeby nie wymagał dużej mocy. Bo z takich mocniejszych traktorów mam tylko 60 i może być trochę problem. No więc co? Tu już mamy koniec pola, to przy następnym przyjeździe. Zastanawiałem się, jaki siewnik brać, czy brać 2,5 metra bodajże, tam był tego poznaniaka, albo żeby brać sobie po prostu jakieś już takie zagramoniczne, jak to się mówi, siewniki, ale zobaczymy. Na razie myślę, że taki poznaniak będzie w sam raz, chyba że tu, nie, tu jest 2,1 metra i tu jest 2,5 metra, dobra, no to weźmiemy sobie oczywiście poznaniaka. Dobrze mówię? Poznaniak? Czy nie? Chyba tak. Nie wiem. Bystrzejsi mogą mnie poprawić. Przyznam się, że nie wiem, jaki to jest siewnik. Więc no. Więc co? Zaczniki talerzowe. I co? Kupujemy go za 4000. Używany siewnik. Będzie oczywiście talerzowanie. Na razie jest to seria z single, a nóż widelec, może ktoś do mnie dołączy. Mam nadzieję. Jak to się mówi, zawsze w kupie rażniej.
Ale to już kiedy indziej, jak to się mówi. Nie posiadamy też pługa, to jest też bardzo duża, bardzo ważna rzecz moim zdaniem. I szczerze, chyba póki nie będę miał mocniejszego traktora o pługu, raczej nie mam co się w ogóle. Do pługa nawet nie mam co się nie mam się po co nastawiać. Bo po prostu nie będę miał maszyny, żeby po prostu to jakkolwiek uciągnąć takie pługi, bo takie pługi to okan dupy pobić, jak to się mówi. Tu 80 koni, tu 80. Choć w teorii może 60 by tego forsznita pociągnęła, ale szczerze wątpię. Wątpię, ale jest tam jakaś drobna szansa. Czy może Kvernelanda? Zobaczymy. Na razie na razie pola nie wymagają orki, więc jest tyle dobrego, jak to się mówi. Tyle dobrego jest, że pola nie wymagają orki. I możemy sobie po prostu bardzo fajnie wykorzystać ten czas, zgromadzić trochę pieniędzy. Tak, wiem, 1 300 000. Nie patrzcie na to, na pieniądze, które mam obecnie, gdyż ponieważ pieniądze zostaną zwrócone, bo dodawałem, wiadomo, jak to się z początku buduje gospodarstwo, to się zawsze tam się parę milionów dodaje, żeby po prostu w razie czego sprzedać, dokupić ten budynek, żeby potem nie było takiego bałaganu, który często po prostu wychodzi, czy wynika przy budowie gospodarstwa. Ja tu gadu gadu, a tu robota się same nie zrobiają. Niestety praca idzie dość mozolnie. No ale niestety na to nic nie poradzimy i obawiam się, że dzisiaj nie zrobię tego, co miałem zaplanowane. Zobaczmy, ja bym się tylko chciał zobaczyć, jak to z nawożeniem wygląda. Wzrost, nawożenie. Nic nie było nawożone oprócz tej jednej łąki. Drugą łąkę standardowo tutaj, to jest drugi stopień nawiezienia. Dobrze pamiętam? Tak, drugi stopień nawiezienia. Ta łąka wymaga wapna. Została raz nawieziona. To ja jeszcze myślę sobie w to i z powrotem zrobimy i ja pójdę sobie do 30, wezmę sobie 30 i pojadę sobie rozsiewać nawóz z tego względu, że po prostu roboty będzie, no będzie co niemiara. Też myślę, że w przyszłym sezonie już nad jakąś kosiareczką będzie się można zastanowić. No, taka na przód i na tył. Ale to jeszcze sporo czasu. Jak to się mówi. Dobra, dobra, dobra. Tutaj sobie. Tu już jest szerszy. Dobra. No to wiadomo, w przyszłości będzie się to rozwijało, to będzie można myśleć nad tymi kosiarkami. Na razie nie ma sensu. Na razie nie ma sensu w ogóle kombinować nad takimi kosiarkami, bo one po prostu będą. Myślę, że jakbym sobie wziął po prostu taką jedną kosiarkę na przód czy na tył, to w zupełności by wystarczyła. No z takich innych, ciekawszych zajęć to chyba nic nie będzie. To będzie trochę taki, no, mozolny filmik, nie będę ukrywał, będzie to. Coś takiego ciekawego mogę powiedzieć. Oczywiście, jeśli film Wam się spodoba, to zachęcam do zostawienia łapki w górę i subika z dzwoneczkiem. Mam tę walutę. Mam walutę. Polski złoty, to zobaczcie, ile miałbym na złote. 6, no niecałe 6,5 miliona. Ale jednak korzystam sobie z euro. Co jeszcze?
Czyli jak tam się... Zastanawiam się, czy nie połączyć sobie tych wszystkich kul w jedno, ale to już chyba będzie trochę z przesada. Tak, tak więc tak czy siak mamy do ogarnięcia jedną łąkę, drugą łąkę, trzecią łąkę i tu wszystkie pola są do nawiedzenia, więc będzie ciekawie. W sumie źle zrobiłem, bo mogłem najpierw sobie z nawozem pójść, a potem dopiero mogłem sobie, mogłem się bawić z tym, z kultywowaniem. O, widzisz, nie przemyślałem tego. No dobra, trudno się mówi. Nie będę płakał nad rozlanym mlekiem. Dobra, puścimy sobie tutaj pracownika. My już idziemy do naszej ukochanej trzydziestki. Tu nie patrzcie do tego, że jakkolwiek jest to po prostu pobrudzone, czy w inny jakiś tam dziwny sposób pobrudzone, czy coś. No po prostu trzydziestka już trochę godzin przepracowała i po prostu nie chcę jej zbytnio, jak to się mówi, tak przemęczać. Co tu się stanęło się? Kontrolę, czyżbym nie miał rewersu przypisanego? Panel IC. Google Driving Direction. A, bo widzicie, nie miałem przypisane. Zapisz ustawienia sterowania. Teraz będzie zmieniało? Tak, będzie zmieniało. Dobra. Więc jest bardzo dobrze. A w tym momencie my podczepiamy sobie nasz ukochany rozrzutnik nawozu. I co? I jedziemy na pole. Jeszcze tylko go tutaj dopełnimy trochę. No. Ale no, dobra, nie ma się co martwić. Tu po oborniku nie jeździć. Ale to taka 30 ma takie zarąbiste pierdzenie takie. Nie wiem czemu, ale tak mi się po prostu to podoba, żeby... Może aż po prostu chce się robić tą 30. Ups. Kliknąłem nie ten klawisz. Dlaczego mi nie załączyło? Halo, co się stało? Nie, dobra, załączyło. Dobra. Za szybko trochę. No, tak więc... To, o czym chciałbym jeszcze porozmawiać, to oczywiście chciałbym poruszyć kwestię tych odcinków. Odcinki nie będą jakieś, jak to się mówi, rewelacyjnie, czy to zmontowane, czy to w jakiś inny sposób skonstruowane, tylko po prostu będzie to taki, jak to się mówi, świeży początek. Co jeszcze? Czego to mało na hektar? Więcej tutaj chciałem sobie dać. To nie patrzcie się dawko. Podziemniaki dużo musi być. To jest taka moja średnia, jak to się mówi. No ale dobra. Ale lepiej albo gorzej sobie po prostu jakoś to ogarniemy. No. Dobra. No, nawożenia trochę jest, więc kilo w tamtą na łąkę, czy kilo w tamtą, to naprawdę różnicy wielkiej nie zrobi. O matko. Nagrywam trochę ten odcinek, ktoś mówi na spontanie, żeby cokolwiek na tego YouTube'a wrzucić. Ostatnio live'a robiłem. No. Więc... Pomyślałem, że fajnie było rozpocząć taką serię singla,
Onusz Vitalis może pojawi się gdzieś seria z multiplayer oczywiście. Oczywiście, jeśli chcecie taką serię, to mam nadzieję, że będzie dużo pozytywnych komentarzy, dużo łapek w górę. I oczywiście, jeśli już chyba drugi raz mówię, ale nie szkodzi. Jeśli filmik wam się spodobał, zostaw lajka, suba z dzwoneczkiem i jakiś pozytywny komentarzyk. Będzie mi bardzo miło. Mapa to Wola Brudnowska. Gospodarstwo zostało zrobione samodzielnie, więc jak ktoś będzie chciał, to może zbudować takie samo jak ja. Mam gospodarstwo. Nie mam do tego żadnych praw autorskich ustawionych. Znaczy nie będę ścigał za to, że ktoś sobie zrobił takie samo gospodarstwo jakie ja mam. Większość modów, jak nie wszystkie, których teraz używam, to są z LS Wordu, LS Portalu i z ModHuba. Takie najważniejsze, które to jeszcze tam było, jak dobrze pamiętam, to tam było LS19 Modding, coś takiego. Musiałbym zobaczyć, bo teraz nie pamiętam, ale jakieś tam tak, strona jakaś tam o przybliżonych inicjałach to. Będzie w sam raz. Tu sąsiada to w pole wiadę. I tak uschnięte to. Nie ma różnicy. Po ziemniakach to dał mu to. Oczywiście, jeśli macie jakieś pomysły na nazwę tej serii, to oczywiście możecie się wypowiadać w komentarzach. Po prostu nazwa serii, która będzie miała najwięcej łapek w górę, oczywiście zostanie przyjęta. No i mam nadzieję, że po prostu będziemy mogli się rozwijać, czy ja będę mógł się rozwijać, w sumie i wy tak samo. Bo nie będę ukrywał, zawsze to od czegoś trzeba zacząć. To ja na przykład teraz bardzo się nastawiłem teraz na tego YouTube'a, bo tak wcześniej nie próbowałem, teraz raz spróbowałem, okazało się, że fajnie, wszystko fajnie, ładnie pograć można. I po prostu tak już wyszło, że postanowiłem, że sobie będę nagrywał. Może jak się sytuacja w kraju zmieni, może nawet zacznę nagrywać jakieś vlogi z życia codziennego. Ale to już zobacz, to już czas pokaże. Na chwilę obecną nic nie będę obiecywał. Jak się sytuacja zmieni, to czego nie, jak najbardziej. Jeszcze tylko będzie się trzeba nauczyć montować filmy. A poza tym to. A poza tym to już bez takich, jak to się mówi, większych problemów. Będziemy mogli sobie śmigać. Dobra. Chyba taką będzie gdzieś mniej więcej. No. Nie ten klawisz. Chciałem tempomat wcisnąć, ale coś mi nie pykło. Sobie damy trochę wolniej.
gdyż po prostu nie ma sensu jeździć tak szybciutko. Bo i tak musimy czekać, aż ta 60 będzie. No musi trochę nadrabiać tę 60. Ja mu dałem trochę czasu, jeszcze sobie ziemniaczki tam i łąkę rozrzuciłem. Więc jak najbardziej może sobie po prostu będzie miało trochę więcej czasu na dogonienie, z nadrobienie. A co tu się stanęło? O, panie pracowniku, co tu pan zrobił? Panie pracowniku, co pan tam zrobił? My sobie pójdziemy teraz do niego. Nie będę się teleportował, bo to nie ma sensu. O. Dobra, i teraz sobie zobaczymy, jak on to robi. Dobra, teraz trzeba poprawić po pracowniku. W sumie to jest klasyk, nie? Nie miałem jeszcze nigdy tak, żeby pracownik zrobił wszystko tak, jak ja bym chciał. Zawsze gdzieś musiałem poprawiać po nim. Ale to już. Był czas przywyknąć, jak to się mówi. Dobra, my sobie tutaj dalej lecimy. Dokończymy sobie tutaj. Oczywiście standardowo. Musimy sobie dokończyć, ale to już nie będzie problemu, sobie na spokojnie dokończymy. Mamy 23 minuty odcinka, więc nie jest źle. 23 minuty odcinka, więc myślę, że gdzieś tak do 40 minut na spokojnie będziemy mogli sobie nagrywać. To rzeczywiście dajcie znać. Może możecie podsyłać w sumie jakieś programy do montowania, jeśli macie jakieś bardzo ciekawe, bo nie będę ukrywał, przydadzą się, a szczególnie dla osób początkujących, takich jak ja. Totalne warzywo, jak to się mówi. Nie, może nie aż to, no ale no jednak jakby nie patrzeć warzywem, to ja jestem, no niestety tak już bywa w życiu. Ktoś musi być tym warzywem. Dobra. Nie patrzcie na to, że nic w rozrzutniku nawozu nie ma. Jest, ponieważ ja mam moda na zwiększanie pojemności różnych obiektów. Co ja mówię? Nie, w sumie nie, obiektów też, ale ogólnie to jest maszyn, kombajnów.
przyczep, rozrzutników nawozu, opryskiwaczy i tak dalej. Ale będę starał się grać jak najrealniej możliwie się da. O, więc mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Po prostu przed odcinkiem zapomniałem usunąć tego, znaczy usunąć, oznaczyć po prostu tego moda, bo sobie ogarniałem zapis. O, budowałem gospodarkę, tam zaczynałem sobie trochę żniwa, tam musiałem sobie poprzewodzić, nakosić sobie trochę tego jęczmienia i pszenicy dla kur. Co jeszcze? No mam pewnie 11 świń jest. Co jeszcze? Tam koło 20 krów jest. No już tu zaczynamy trochę, jak ktoś mówi, na bogato, bo jednak trochę już godzin rozegrałem w zapisie, aczkolwiek to jest mała ilość godzin. O. I po prostu... I po prostu chciałem sobie ogarnąć to na samym początku, żeby potem już się, jak to mówi, nie kombinować z tego, z ogarnianiem. Żeby po prostu nie było jakichś tam problemów zbędnych, że o, żeby musiał po 40 razy czy 50 razy nagrywać. Co takiego ważniejszego? W sumie to chyba tyle tak naprawdę tam. Nie ma za bardzo sensu nic mówić, bo chyba wszystko najważniejsze, co miałem do powiedzenia, to powiedziałem. A też nie lubię gadać i nie lubię po prostu rozmawiać, kiedy skupiam się na tym, na przykład jakiejś robocie, bo łatwo się rozpraszam. Więc... No. Więc co? No, na razie nie będę się odzywał. Bo nie ma sensu, jak to się mówi, na darmo się wydzierać. Od razu mówię, mocne, realne obracanie w pokroju przybliż kamerę, żeby się obrócić przez ramię. To jest bodajże na Mod Hubie, jak dobrze pamiętam, albo na LS Portalu. A czy na LS-Wordzie jest, to nie mam zielonego pojęcia, bo nie patrzyłem. 60 jest wydana jak najbardziej. Ona jest akurat z Mod Huba. Przedni tuz do tej 60 to jest osobna modyfikacja. Nie myślcie sobie, że to jest jakiś edit czy coś. To nie jest edit żaden, to jest po prostu doczepiony po prostu przedni tuz do 60. To jest po prostu takie mocowanie do tego, żeby po prostu zamontować sobie przedniego tuza i już. To od razu uprzedzam wszystkie komentarze, jakie mogłyby tylko wystąpić pod tym filmem, jaki zostanie wstawiony. Zawsze będzie, zawsze jest tak. Czy to na Facebooku, gdzie nie przeglądam, czy to na Facebooku, czy to na jakichś innych stronach, czy portalach, czy te na przykład maszyny są wydane, czy nie. O, i po prostu, no najwięcej hałasu właśnie robią takie dzieci, że na przykład wiedzą, że Ursusy są niewydane, że to są jakieś edity, czy to są jakieś inne te, ale jednak swoje muszą się wypowiedzieć po prostu i muszą rozpętać, jak to się mówi, taką niepotrzebną burzę. O, pewnie fala hejtów będzie. Trudno, będzie to będzie, nie będzie to nie będzie. Od czegoś trzeba zacząć. Ja akurat jestem taki, że to co chcę powiedzieć, czy to co muszę powiedzieć, powiem wprost. Ja rzadko kiedy mam tak, że po prostu przemilczę pewną sytuację. No dawaj tą 60, dawaj. No to sobie rozrzucamy na spokojnie. 11 na godzinę, muszę sobie zmniejszę trochę. O, 9 na godzinę myślę starczy na spokojnie. Jakby ktoś był ciekawy, jak robię takie płynne skręty, mam podpiętą kierownicę, jest to Logitech Sitech, jak dobrze pamiętam.
kierownica z panelem kontrolnym dodatkowym. Mam zamiar w przyszłości, ale to w sumie w dalekiej przyszłości, mam zamiar zmienić na Logitech G29. Mam już do niego skrzynię biegów. Teraz pozostaje uzbierać kwotę i rozglądać, będę musiał się rozglądać za kolejnym monitorem. Czego to nie jedzie? A, dobrze, już włączyłem sobie ten pomoc. Dobra, 30 minut odcinka. Dobra, musimy sobie czekać, niestety trudno. Poczekamy sobie, mamy czas do tego. Oj, te prace. Znaczy, to myślę, że sobie taki początek tylko uchwycę takich prac, jak to się mówi. Resztę myślę, zrobię sobie poza odcinkiem. Tu myślę, że będzie można w sumie. Choć w sumie nie wiem, doradźcie mi, czy kupywać kombajn w pierwszym sezonie, czy wynająć kombajnistę, czy wynająć po prostu kombajn, żeby po prostu 2-3 sezony po prostu przesiedzieć bez tego kombajnu. Też co mogliście zauważyć, i gram bez moda season, zapomniałem go po prostu zaznaczyć. Na przyszłe odcinki będzie jak najbardziej już wszystko przygotowane. Razem z tym modem season będzie przygotowany. Co jeszcze takiego ważniejszego? Specyfikacje komputera. Jak nie zapomnę, wstawię w opis. Gram na grafice średniej. Tu nie będę owijał bawełnę. No, jeden z pewnych. GTX 1650 i dysk SSD, jest to bodajże dysk 500. Jest to bodajże dysk 500 giga. Jak dobrze pamiętam, zaraz zobaczymy. 475. No to w zaokrągleniu 500. Oczywiście, jeśli będziecie chcieli więcej gier, to oczywiście łapeczki w górę, subiki i komentarze. Jak będzie dużo komentarzy z innych gier, pokroju Euro Truck, pokroju World of Tanks, bo myślę, że na tym też będę chciał się skupić. Co prawda może nie w jakieś takie gry klanowe, jak to się mówi, tylko po prostu takie ogólne, jakieś randomy z kimś czy coś. No co jeszcze? No chyba takie najważniejsze, co to może jeszcze GTA będzie. No zobaczymy w przyszłości. Na razie, aby tylko farminga nagrywać i potem po prostu zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało, jak się będziemy rozwijali i po prostu czy będą po prostu chęci. Live, nie wiem kiedy będą, czy będę robił, bo no po prostu mało osób ogląda takie live'y, ale też i nie wiem jakby to sformułować. Do live'ów no nie jestem jakoś tam przekonany, że tam wszystko na wizji, że wszyscy oglądają ciebie, że wszyscy po prostu ciebie oglądają na żywo. Myślę, że dopóki nie nabiorę pewności, tak samo myślę, że na razie kamery nie będę ustawiał, po prostu nie ma sensu. No bo jestem, przyznaję się, bycie jestem człowiekiem nieśmiałym. I myślę, że przynajmniej na początku nie będę chciał pokazywać swojej twarzy na YouTubie. Znaczy, żeby YouTube po prostu nie widział mojej twarzy. Nie to, że jestem jakiś brzydki czy coś, ale to już mniejsza o to. Po prostu nie mam jeszcze takiej pewności, jak na przykład Kacper Balcerzak, dobrze, Mafia Solec, czy Brączek, czy Thanos, czy Mister Adam 15. Oczywiście z góry bardzo serdecznie ich pozdrawiam i życzę dalszych sukcesów w YouTubie, w karierze YouTube'a. I co jeszcze? No, z takich ważniejszych rzeczy to chyba wszystko. Save'a nie wiem, czy wydam.
Możliwe, prawdopodobnie nie będę go wydawał. O, ścina tylko dlatego, że tu zobaczcie, jest pełno. Nie wiem, czy tu mi kostkę nie włoni. Nie, dobra, złapało. Jest to po prostu multum tego wszystkiego. Po prostu strasznie duże obciążenie jest, bo cały strych, bo z tych o wszystkich pól, z tych dwóch, czterech, sześciu kawałków, miałem po prostu multum słomy, multum. I jeszcze miałem jeszcze łąkę, to jest łąka 221, pół łąki. I łąkę mam 90. Zbierane jeszcze ze 164, czyli oczywiście z nowego nabytku. Co takie, no chyba takie ważniejsze rzeczy, co miałem powiedzieć, to powiedziałem. Co tam jeszcze będę mógł dodać? No myślę, że w przyszłych odcinkach będą jakieś nowe nabytki, może jakaś ciczkarnia. Też możecie dać znać, czy akcję kukurydza będziecie chcieli na dwie osoby. Czy po prostu dwie osoby będziecie chcieli, żeby były podczas takiej akcji, czy takiej pracy. Ja oczywiście postaram się. Oczywiście przyznaję się, postaram się coś wykombinować. Może się uda jakieś dwie, trzy osoby ogarnąć. Mam nadzieję, że też będą chętne osoby po prostu do gry, tak można powiedzieć, po sąsiedzku. Mam nadzieję, że oczywiście Colin, którego bardzo serdecznie z tego miejsca pozdrawiam, będzie chciał dołączyć do tego zapisu. Znaczy do takiej wspólnej gry. Oczywiście nie namawiam, nie zmuszam. Jak będzie miał ochotę, to możliwe, że będziemy nagrywali, że będą nagrywane odcinki na nasze obydwa kanały. O, gospodarstwo oczywiście będzie mógł sobie zrobić albo własne, albo już takie będzie mógł skorzystać z takich już gotowych gospodarstw ogólnie na tej mapie. Aż trzy gospodarstwa, więc myślę, że na spokojnie znajdzie sobie coś dla siebie, a nawet jeśli nie znajdzie, nie będzie miał ochoty, to liczę na jego kreatywność i po prostu, że sobie zbuduje takie no zacne gospodarstwo, jak to się mówi teraz. Żeby po prostu można było we dwóch grać, bo wiadomo, zawsze to jest wygodniej, jak tak dwie osoby się gra, zawsze będzie trochę humoru więcej niż tego, na przykład jak ja gram sobie teraz w pojedynkę, to nie ma za bardzo większego sensu takiego, jakbym chciał na przykład, nie wiem jak to tak sformułować, może tak ładnie. Jakbym po prostu sam chciał w pojedynkę grać, bo wiadomo, wtedy jest po prostu gorzej grać. Nie ma takiej zabawy, nie ma takiego poczucia, że ktoś jest po prostu, że do kogoś możesz się odezwać. Tak więc mam nadzieję, że tym odcinkiem zachęcę go do wspólnej gry. I jeśli się zgodzi, to myślę, że następne odcinki będziecie mieli u niego, że będą u niego, jak i u mnie na kanałach. Jak nie zapomnę, to jak się w sumie oczywiście też dopytam, to w opisach do filmu będziecie mogli znaleźć linki do naszych kanałów, żeby już tak można powiedzieć, nie szukać niepotrzebnie. Żeby też była prostota w znalezieniu. No i co, jest? Chyba wszystko, co chciałem powiedzieć, to powiedziałem. Ile mamy odcinka? No prawie 40 minut. Akurat zdążymy dosyć pole. Przypisane. Akurat myślę, że zdążymy na spokojnie rozrzucić to pole i będziemy mogli sobie na spokojnie już kończyć odcinek. Odcinki będą, postaram się, żeby były 2 razy w tygodniu. Zobaczę, jak będzie z czasem live.
co do live'ów, to nie mam pojęcia, kiedy będą i czy będą. No, znaczy jakieś live'y na pewno będą, tak? Prędzej czy później jakieś na pewno będą. Aczkolwiek na chwilę obecną nie jestem w stanie powiedzieć, kiedy dokładnie i z jakich gier. Znaczy z gier myślę ogólnych, takich w pokroju Euro Truck, GTA. O, może nawet gdzieś z WOTA. Jakieś oczywiście gry. Co tam jeszcze? Nie, z Call of Duty to chyba raczej nie. Chodzi w sumie jakiś gameplay z Call of Duty można by było zrobić. Ale to już. Ale to już w przyszłości będziemy mogli się nad tym zastanawiać, bo na chwilę obecną trzeba dokupić nowy, drugi monitor. Po prostu korzystanie z jednego monitora no jednak jest uciążliwe, ponieważ żeby zobaczyć na przykład jaki mam czas, to no wiadomo, każdy rozwiązałby jakoś w inny sposób jakoś ten problem. Ja akurat rozwiązuję sobie tak, że po prostu jeśli chcę sprawdzić czas nagrywania, ile już nagrywam, to po prostu klikam sobie klawisz Windowsa i po prostu klikam po prostu tempomat i sprawdzam czas, jaki mam, ile już trwa nagranie. I co jeszcze? No z takich ważniejszych rzeczy to oczywiście będziecie mogli wbić do Klina na kanał, jeśli będzie chciał nagrywać. Myślę, że jak u niego też będą pojawiały się jakieś filmiki, czy to z singla, czy to z multi. Mam nadzieję, że stanie na wysokości zadania, aczkolwiek w najbliższym czasie, z tego co się dowiedziałem, na pewno w najbliższych dniach nie dołączy, niestety, ponieważ ma problemy z komputerem. Oczywiście życzę mu, żeby jak najszybciej wyeliminował te problemy, żeby mógł po prostu wrócić do... czy może nie tyle co wrócić, tylko zacząć nagrywanie. No i co? I pojedziemy sobie teraz 30 na gospodarstwo. No i co jeszcze? Z takich ważniejszych rzeczy to poczekamy, aż pracownik dojedzie tu do końca. My sobie w tym czasie zjedziemy do 30 na gospodarstwo, bo ponieważ mamy no nieciekawą sytuację w zbiorniku. 7 litrów paliwa. Też od razu przepraszam, nie wiem w jakiej jakości będę to nagrywał, ale wstawiał, ale będę starał się w jak najwyższej. Żeby wiecie, żeby każdy znalazł coś dla siebie, bo wiecie, nie każdy ogląda w 1080 czy w jakichś wyższych rozdzielczościach, ale myślę, że takie 720-1080 na spokojnie będzie można sobie pooglądać. Czekajcie, czy ja teraz cofnę bez zahaczenia? Cofnę. Kurczę, czego miałby nie cofnąć? Nie, krzywo trochę. Poprawmy sobie. O, panie. By tego chupło, to by to zadudniło. O, prasa Sigma. Bardzo fajna prasa. Polecam. Karcher też. Stacja paliwa. No na początku nie miałem za bardzo sensu. Znaczy nie miałem za bardzo pomysłu. Gospodarkę też może powiedzieć budowałem. Trochę bardzo, ale powiedziałbym, że bardzo, bardzo pod siebie. Oczywiście oborę, w sensie ustawienie obory wziąłem od wieśniaka, od wieśniaków oczywiście. Też bardzo serdecznie ich pozdrawiam. Co jeszcze? A, jakby były pytania, jak usunąłem sobie te belki, bo tutaj będą, tutaj nie wiem, tu jak się standardowo zaczyna grę, to tutaj jest pełno belek, tu są belki słomy, a tam gdzie stoi teraz ta wiata, tutaj są belki kiszonki. Ja sobie po prostu użyłem pewnej pewnej modyfikacji. Nie patrzcie, że tu się ziemniaki wysypują, to pozbiorę ziemniaków z poprzedniego tego. Po prostu użyłem takiej pewnej modyfikacji,
która daje możliwość po prostu usuwania obiektów takich na przykład jak jakieś belki, czy jakieś płotki, nie płotki, inne takie pierdółki, szmery, bajery, jak to się mówi. Dobra, nasza stodoła wygląda tak. Tu nie patrzcie, tu bałagan, to w ogóle wszystko wybuchło. Miałem to bardzo ładnie poukładane. Miałem poukładane do tej deski na wysokość i to wszystko kosteczka po kosteczce, tak jak było tam na początku, o taką ściany się układało. Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta obok siebie. No i tak przy koło 700 belkach po prostu mi wszystko wystrzeliło w powietrze. Po całej tej, dobrze, że tej trawy nie miałem tu złożonej, bo to był po prostu Armagedon. No i co? Jak tam 60-teczka nasza? O, akurat dojeżdża. Oczywiście robimy powrót na gospodarstwo i myślę, że będziemy mogli takim akcentem skończyć dzisiejszy odcinek. Ale jeszcze możecie się chwilę nacieszyć. Oczywiście żartuję. Trochę żartów też potrzeba. A nie można być w pełni ponurym. To sobie GPS możemy wyłączyć na spokojnie. O. I co? I wracamy sobie na gospodarstwo. Jakoś nawet myślę, że nawet nie będę jakoś sensownie kładał tutaj. O, taką sobie ustawię. Sobie opuścimy, zgasimy. No i co? I w tym odcinku by było na tyle. Oczywiście zapisujemy grę. I no i co? I ja z tego miejsca dziękuję wam za oglądanie i trzymajcie się. Cześć!